Pudełko odchudzające za 350 zł. To ma za zadanie zmniejszyć częstotliwość jedzenia przeze mnie słodyczy. Pokażę Wam, jak to działa. Muszę ustawić sobie czas, na jaki chcę zamknąć swoje ciasteczka w tym oto pudle. Ja ustawię sobie to w ten sposób, że będę jadła jedno ciasteczko dziennie. Naciskam właśnie to kółko i mam wszystko tak zassane, że tego nawet młotkiem nie rozwalę. Słuchajcie, w takim pudełku to najlepiej, jakbym swój otwór paszczowy tu przymknęła. Zamykam i nie będę już więcej jadła słodkiego. No i żegnam się z Wami, ciasteczka moje drogie, na całe 24 godziny. Zaklepane. 3, 2, 1, uwaga! Jest! No, otworzyło się! No, do jutra mogę poczekać. Pudełko wytrzymało, ja niestety nie. Oszamałam wszystko, co było w środku. To było jednak trochę silniejsze ode mnie. I nawet, słuchajcie, takie te szmerowe, bajerowe pudełka, nie wiadomo jakie, no, nie wygrają z moją chcicą na słodycze. Powoli, powoli, pomału, pomału, po jednym, no i tak doszło do wszystkich. 350 zł poszło, a jak żarłam, tak żre. Jedyne, co schudło, to mój portfel. Ostatni zostaw, już nie ma czego oszczędzać. No smutno mu tak będzie w pojedynkę tu leżeć. A u mnie w brzuchu ma przyjaciół. Tym pudełkiem to jest trochę tak, jak czasem z takimi postanowieniami noworocznymi. Czyli zacznę uprawiać sport. I od czego zaczynam? Od kupienia sobie nowych leggingsów, zamiast wyjść na trening. Przede wszystkim należy podjąć decyzję już na etapie zakupów, czyli nie kupować rzeczy, które nas kuszą. Jeżeli mamy takie w zasięgu, wówczas należy chęć zjedzenia słodyczy zastąpić jakąś inną reakcją, czyli na przykład zjeść jabłko, pójść na spacer albo poszukać jakiejś nowej kreacji w rozmiarze, do którego dążymy.